Siemano, Tomek! Przywiozłem ci następnego Simpsonka do kolekcji. Zakręcę tylko kranik. Bardzo rzadki model. Pisałem do fabryki Simpsona w Zul. Byłem w Muzeum Simpsona w Zul i nie wiedzą do dzisiaj, ile jest egzemplarzy. Ten ma numer fabryczny 116, jest z 92 roku. Mniej więcej produkcja tych Simpsonków wyglądała w taki sposób, że błotnik przedni pierw był montowany od zwykłego skutera. Jest to w ogóle Simpson na bazie zwykłego skuterka. Jest to Simpson SD50 lub Albatros. Były też wersje wyposażone w rozrusznik. I historia tego modelu jest bardzo prosta. Po upadku muru berlińskiego, kiedy powstały zakłady już Simpsona chyliły się ku upadkowi, wymyślali serię Sperbera, wymyślili serię znowu Stara, Habichta i tak dalej w nowych modelach robionych z plastiku, nie tak jak poprzednie Simpsonki były. Wymyślili sobie, że zrobią coś w wersji dla listonoszy i robią coś w wersji dla ogrodników. I wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że na samym początku produkcji były oryginalne błotniki Simpsona. Co on się tak buja? Hamulca nie mam zaciągnięte, nie? Były błotniki zwykłe od Simpsonka skutera, bo to jest zwykła 54 biegowa, jak Simpson był skuter. I były błotniki czarne, potem były błotniki plastikowe, potem te błotniki zaadoptowane z Simpsona skutera były w kolorze nadwozia i potem te całe przody simpsonowskie były robione już na wzór, kolokwialnie mówiąc, chińskich skuterów. To były takie czerwone maski, czy tam niebieskie maski, bo on też występował w kolorze niebieskim. I co jeszcze go różniło od zwykłej serii? Zbiorniki zawsze były lakierowane pod kolor Simpsonka. Nie jak w normalnych Simpsonach skuterach, że zbiornik zawsze był w kolorze białym. Wiśniowym był w takim kolorze szarym, ale w niebieskim też był biały i no tak było robione. To była akurat wersja, z tego co mi się udało dowiedzieć, produkowana dla poczty. Miała właśnie wielki aluminiowy kufer, szczelny, wodoodporny. Możemy tu zajrzeć z siłownikiem. Mamy tam kartonik wrzucony z siłownikiem, który trzymał po prostu nam klapę. I były też wersje z plastikową wanienką, które ponoć były wykorzystywane w ogrodnictwie, czyli między grządkami można było jeździć sobie zielsko, które było pielone, czy jakieś flance sobie przewozić. I była to seria, której nikt nie wie, ile wyprodukowane. Tak jak mówiłem, to jest numer 116. Ile było? Nie wiem. Mniej więcej myślę, ale nie wiem, czy dobrze myślę, jak ktoś z widzów kanału wie albo ma podobny sprzęt z jakimś numerem VIN, to prosimy, dajcie informację, bo myślę, że więcej jak 500 sztuk na świecie nie ma i też uważam, że w Polsce więcej jak 2-3 zarejestrowanych sprzętów tego typu nie ma. Pojazd prowadzi się bardzo dobrze, ma bardzo fajne zawieszenie, ładowność chyba jest około 200 kg tego sprzętu. Bardzo fajna konstrukcja jest układu wydechowego, bo jest zastosowana normalne gumy, które osłaniały łańcuch, się kończą i układ wydechowy jest skierowany w kierunku łańcucha. Łańcuch był przedłużony, oryginalny od Simpsona był wydłużony i wydech był skierowany po to, żeby ten łańcuch był cały czas smarowany. Skoro jest otwarty, to stwierdzili, że trzeba to smarować. Pojazd jest czterobiegowy z akumulatorem bez rozrusznika, były wersje z rozrusznikiem. Bardzo fajnie oświetlony, w idealnym stanie technicznym z przebiegiem bodajże 147 km. Posłuchajcie, jak te sprzęty chodzą. Odkręcimy tylko kranik. Czekaj, nagram przebieg. Jak te sprzęciki chodzą. Jak są ładnie oświetlone, jest podświetlany licznik, mamy lampki obrysowe z przodu, podwójną lampę z tyłu. Mamy podświetlenie tablicy rejestracyjnej, którą niestety podczas transportu tu do ciebie gdzieś zgubiliśmy, zasialiśmy. Mamy sygnał dźwiękowy, mamy sprawne kierunkowskazy, kieruneczki, zmiana świateł. Także no, sprzęcik jest w kondycji jak nowej.
Tu się dostajemy tradycyjnie do zbiornika z paliwem, mamy akumulator. Także siedzenie od zwykłego Simpsonka zostało po prostu skrócone. Jest to jakby pojazd jednoosobowy przystosowany do wożenia towaru. Wymyślono taką ramę. Możemy też regulować geometrię tej ramy, zobaczcie, tymi śrubami. Jeśli Simpsonek krzywo jedzie, możemy sobie wyregulować geometrię, żeby ten wózek szedł ładnie w osi, żeby nie trzeba było kontrować go kierownicą. Bardzo sprawny, bardzo fajny. Z mechanizmem różnicowym z tyłu można, tutaj jakbyś zajrzał kamerką, to będzie widać pod spodem, po środku jest mechanizm różnicowy za łańcuchem. Hamowane jest na trzy koła, czyli tylny hamulec hamuje lewe i prawe koło, przedni normalnie przód. Mamy też tak zwany hamulec postojowy. Wciskamy sobie nogą i zabezpieczamy sobie. I w tej chwili pojazd już się nam nie przesuwa, ani z górki nie spadnie. Jeśli chcemy to odblokować, robimy tylko ruch, jest wszystko odblokowane. Także myślę, że bardzo unikatowy sprzęt. W bardzo pięknym miejscu w Polsce się znajdzie. Myślę, że będziesz o niego dbał, tak jak ja o niego dbałem, sporadycznie używany. 4 lata temu gdzieś mniej więcej, czy 5 był, była jego prezentacja, jak go przywiozłem z Niemiec na klasówce w Stężycy. Rzesiu, i ostatnio go wziąłem na targi. Przerwę. Przepraszam, ty go przywiozłeś z Niemiec, tak? Tak, ja go przywiozłem z Niemiec, jak z Bawarii. Przez eBaya. W tej chwili z tego, co szukaliśmy, to jest chyba jeden egzemplarz do sprzedania gdzieś tam też na Autoscoucie czy na mobile.de w kolorze niebieskim z przebiegiem 7000 z kawałkiem. Chyba jest jedyny w Europie w tej chwili do sprzedania. Bardzo wśród kolekcjonerów poszukiwany, kolega mi wiózł ten sprzęt z targów Retro Motor Show w Poznaniu na lawecie do domu i pan jechał za nim przez pół Poznania, zatrzymał go i mówi, że całe życie zbiera Simpsony. I nawet nie wiedział, że coś takiego istniało i się pytał, kto to zrobił, kto to wyprodukował. I pooglądali, popatrzyli i tam się ze mną kontaktował, że jest to, Filip się kontaktował, że było takie zainteresowanie właśnie, że jest to oryginalny egzemplarz Simpsona zbudowany z Simpsona SR50. Wiesz co, jak możesz jeszcze, to weź odpal go, bo ja chcę pokazać tutaj, jak fajnie poczekaj chwilę, jak fajnie właśnie te spaliny z układu wydechowego, no bo Simpson miał zakończony normalnie tutaj końcówkę, ale nie miał tego kolanka, tak? Zwykły no, Simpson. Była rurka chromowana, no, długa do tyłu za tylne koło, z takim, nie? Z małym ludzkim otworkiem, a tutaj tak. Zobacz, masz faktycznie skierowane kolanko na łańcuch. A, przepraszam. Troszkę go przygazujemy, żeby zaczął dymić. Zawsze spaliny osiądą na łańcuchu, coś go przesmarują, także no myślę, że rozwiązania jak na tamte czasy może archaiczne, ale myślę, że ten sprzęt z powodzeniem by się dzisiaj w małych ogrodnictwach też sprzedawał, miałby zastosowanie, być może nawet w jakiejś wersji elektrycznej można by było to sprzedać, no bo skoro chcemy być ekologiczni, to dwusów nie bardzo do tego pasuje, do ogrodnictwa, kiedyś na to nie zwracano uwagi, ale może ktoś by się kiedyś pokusił o taką fajną, prostą maszynę dla ogrodnika, na przykład do jeżdżenia między grządkami, zrobić z silnikiem elektrycznym. No, tylko pewnie już ciężar by był inny, wszystko. Także bardzo fajnie, mięciutko zawieszony. Może zaprezentuję, jak to wszystko tutaj ładnie chodzi. Bardzo, bardzo stabilnie się ten pojazd prowadzi. Także naprawdę dziury nie są mu straszne, wiadomo, trzeba uważać przy manewrach, bo jednak ten tył troszkę jakby zachodzi, trzeba uważać, żeby tym kołem nie zahaczyć, ale no mega, mega sprzęt, budzi naprawdę podziw, zaciekawienie wśród wielu kolekcjonerów jednośladów w Polsce. To co, ładowności ma 200 kg? Nie chciałbym tutaj skłamać, ale nawet gdzieś tam kiedyś wyczytałem, że chyba całkowita ładowność jest jego 350 kg. Tylko nie wiem, czy to rozróżniają jako bagaż plus pasażer, czy osobno. To siedzenie nie jest krótsze od zwykłego? Jest skrócone, jest to pojazd jednoosobowy, tak, jest pojazd jednoosobowy ze względu na tą skrzynkę, także jest jedno siedzenie, to jest takie powiedzmy 3/4 siedzenia normalnego Simpsona skutera.
Także no, jest na pewno jedno, jest rejestrowany, bo to jest pojazd zarejestrowany z aktualnymi badaniami, sprawny. Jest to na pewno urządzenie jednoosobowe. Czyli 350 kg, no to dużo, no przykładowo no ktoś waży 100, tak? No to 250 teoretycznie może załadować, nie? To by trzeba było może poszukać, nawet spróbujemy gdzieś w Wikipedii sobie jakieś odświeżyć. Simson. No generalnie, wiesz, to tak u nas one rozkwitły i było ich widać na przełomie lat 80. i 90., bo wtedy był taki no, chyba największa produkcja tych Simsonów. I były dostępne w Polsce, nie? Były dostępne w Polsce, bo ludzie pracowali w NRD, przywozili w zamian za wynagrodzenie, kupowali Simsony. One bardzo się, że tak powiem, sprawdzały. No były dużo lepiej spasowane, zrobione jak nasze polskie. O, dopuszczalna masa całkowita, tutaj Wikipedia podpowiada 350 kg. Czyli widzicie, tu mamy identyczny egzemplarz. I 92 do 2002 przez 10 lat to składali. A to jest DMC. DMC. Ale nieładowność. Nieładowność, tak. To, czyli ma 350 DMC, czyli pewnie 200 kg ładowności ma. Tak jak mówiliśmy wstępnie, no wychodzi na to, że z kierowcą. Czyli ta skrzynia może mieć 100 kg. Jak kierowca ma 100, to skrzynia 100, nie? No jeśli to był dla listonosza, to 100 kg listów tak czy paczek, to chyba tam nikt nie wrzucił i... No mówię, fajnie by było, jakby ktoś się dowiedział, 149,5 kg waży najcięższy, a 125,5, no czyli 130, czy jakieś 220 kg gdzieś ma średnio wagi, nie? Poza tym większość komponentów, jak koła, przednie zawieszenie, czy cały ten instrument w postaci licznika, przełączników, wszystko, cięgna od ssania, manetki, wszystko są... Od zwykłego Simsona tak samo kierunkowskazy, tak samo jak w WTZ-kach 251 to ten sam koncern robił. Także to jest wszystko jednej maści i to był pojazd wyprodukowany, mówię, po upadku muru od 92 do 2002 roku. Produkowany nie wiadomo w jakiej ilości sztuk. Na pewno nie było tego za dużo. Zrobili parę ram i to co zostało z oryginalnej produkcji Simsona SR50 montowali, żeby złożyć te Simsonki SD50 czy też Albatros, bo to on ma jakby dwie nazwy, nie? Ja znam jego nazwę właśnie jako Albatros. Albatros, no. Najbardziej mi w pamięci tkwiło. A skąd takie zamiłowanie do Simsonów u ciebie? Bo widzę, że powiem jest... tak, pasja do motorowerów była od dzieciństwa. Ojciec na 10 urodziny mi jawkę, tak zwaną pancernika, sprezentował. Miałem we wrześniu urodziny, w 86 roku budowaliśmy dom z obecną siedzibą firmy i nie mogłem jej do wakacji wziąć do domu, no bo była szkoła i ojciec mówi, jak weźmiesz jawkę do domu na osiedle, to nie będziesz się uczył, tylko będziesz od rana do nocy jeździł. No to dopiero jak świadectwo przyniosłem ukończenia 10-latek, tak, to gdzieś tam 3., 4. klasy, to mogłem na lato sobie wziąć jawkę i potem kupił mi harta nowego, ale zawsze moim marzeniem był Simson. I potem kupiliśmy na giełdzie u nas w Chwaszczynie Simsona właśnie SR50 z rozrusznikiem w wersji CE, nie? I zajawka do Simsona pozostała. W swojej kolekcji posiadałem 14 motorowerów, teraz ją wyprzedaję ze względu na to, że potrzebuję miejsca w garażu, ale też sobie zostawiam Simsona SR80, którego było tylko 950 sztuk, mam z przebiegiem 500 km. Pięknego Simsona odrestaurowanego z ręcznie malowanymi szparunkami SR1 i Simsona Enduro. Te zostają ze mną, żeby coś z Simsonków zostało, żeby można było ten zapach dwusuwa poczuć, jak już będzie to całkowicie zabronione. Nie strasz nas. Sam się tego boję, ale będę się bronił, będę ostatni, który zejdzie z barykady. My też. A tutaj w ogóle z tych Simsonach fajnie jest rozwiązane oświetlenie licznika, nie? Tak. On zawsze w nocy mocno świeci. Tak. I to jest taka żaróweczka tam w środku i taki dekieleczek. Dokładnie. Możemy pokazać. Z tamtej strony. Się odbija od tego grzybka światło. Tak, to jest taki grzybek i zobaczcie jak to świeci. To jest w ogóle jasne na hali, ale to i tak pięknie oświetlona jest właśnie licznik Simsonka, nie? No to był przełom, wiesz, Simsonki zawsze tak fajnie, mięciutko chodziły. Jak je zapalałeś, to się tak pociągnęło troszeczkę takim, wiesz,
jeszcze jakąś zębatką. Tak, tak. I wiesz, w porównaniu do naszych ogarków, rometów, no to naprawdę... To były dużo sprawniejsze, bardziej wydajne urządzenia, jak nasze romety, czy ogar 200 z silnikiem od czeskiej Jawki, nie? Ten ma troszkę zupełnie inny chód, ale to też wynika z tego, że jest zupełnie inny układ wydechowy, on nie jest tak wytłumiony. Przez to, że ten łańcuch pozostaje otwarty, żeby był smarowany, to pewnie z tego to wynika. Ale no, naprawdę te przełożenia, które są w nim zastosowane, to mówię, przy mojej wadze, to na czwartym biegu jechać nim gdziekolwiek, to jest żaden problem. Tym Simpsonem, czy pod mniejszą, czy pod większą górkę, to jest po prostu kwestia rozpędu, no bo wiadomo, dwusów ma moment obrotowy, jak ma wysokie obroty silnika, nie? No dobra, ale może gdzieś tam ten silniczek z jakiegoś jednego konia go wzmocnili, może pół konia więcej. Nie masz nic na to nie wskazuje. Byłem, mówię, rozmawiałem bardzo długo w ZUL z panem właśnie, który tu prowadzi to muzeum i nie mają żadnej wiedzy, mają wersję tego Simpsona Albatrosa z miską tą otwartą i z tym przodem takim plastikowym a la błotnik, zupełnie innym licznikiem, jakim powiedziałem, że posiadam coś takiego, to 4 czy 5 lat temu tam byłem, to bardzo chętnie byli gotowi od razu to odkupić, bo bardzo ciężko jest coś takiego dostać. Ogłoszenia na temat Simpsona Albatrosa wyglądają w ten sposób: szukam, a nie sprzedam. Poszukuję Simpsona lub części do Simpsona Albatrosa, nie, bo to jest... Nie wiem, no potem po upadku muru już tej firmy nikt nie kontrolował, nikt tego nie liczył. W Polsce tego nie liczyli nawet za socjalizmu, no bo nie wiadomo ile motorynek, jakie motorynki. Wiemy, że motorynka nowsza potrafiła mieć silnik jajowaty, gdzie się nam to kojarzy z komarem z lat 60., a motorynka w 80. potrafiła mieć silnik jajowaty i to też nie jest powiedziane, że to jest starsza czy nowsza, czy M1, M2, M3. W NRD to bardziej wszystko kontrolowali, a i też jego właśnie taką cechą wyróżnikową jest to, że on nie ma żadnych naklejek. Nie ma, jak tu w Simpsonie było SR50 czy SD Albatros, nie ma, ale też ma za to już taki, powiedzmy, w miarę współczesny win, nie? O, i tu jest... Widać troszeczkę. No. I tu jest właśnie jego tam numer 116, nie? 116, numer fabryczny. 92 rok. 92 rok, czyli jest z początku, z pierwszego roku produkcji, nie? One chyba, znaczy generalnie Simpson fabryka, bo ona zbankrutowała, jej już nie ma, ale nie ona ma, nie ma. Do 2003. Tak, ale teraz na łamach tej fabryki firma MZA się nazywa, produkuje części do Simpsonów, MZ, ETZ i tak dalej. Powiedzmy, są to części najbliższe oryginału, nie? Najbliższe oryginału są to części właśnie z firmy MZA, w Polsce też dostępne, jest też dość szeroki zakres, jest też fajna aplikacja na telefon, gdzie można sobie części do Simpsona kupić i można sobie tam poszukać, tak samo jak ma Trabant Welt taką aplikację, tak samo jest aplikacja, bodajże nie wiem, czy to nie jest AKF Shop, czy coś takiego właśnie, że mają części do tych motorowerów i motocykli właśnie produkcji NRD-owskiej, no. No były lepsze, no wspominając ETZ-ki, te 250-ki, 251 czy 150-ki, to było też dużo lepsze od naszych wszelkich WS-ek, Kobozów i tak dalej, Mińsków. Ja to ci pomogę, Tomku, otworzyć. Zobaczcie, jaki kufer jest dość spory tutaj. No to czekaj, gdzieś no to tam się słuchaj, nam kartonik ukrył. Pół metra wysokości, mniej więcej 50 cm. Szerokości ma z 80-90, bo no. Myśmy zmierzyli jego pojemność, tak? No to jak mamy miarkę, myślę, że więcej tu jest, jak pół metra. Pół metra sześciennego, bo to jest metr kwadratowy by musiał mieć, wiesz? Powierzchnia tego musiałaby mieć metr kwadratowy. Jest to widać w kwadracie po tej no, to metra pewnie nie ma tutaj, no, nie? No, ale to dobra, no, no może ale 0,4, pół, tak? Pół metra sześciennego gdzieś w tych okolicach można mieć, nie? No to liston, no tutaj dużo listów naładował. Tak, tak. Czy jakichś tam lekkich paczek, czy jakichś materiałów podobnych, nie? No dobra, słuchajcie, ktoś widział w ogóle Kamila, bo szukamy Kamila, nie wiemy gdzie jest. Wzięliśmy mu kamerę, żeby tutaj ponagrywać. No, a się nam skutecznie ulotnił Kamilek, nie? Ulotnił nam. Jak ktoś go widział, to go poszukujemy, bo jeszcze byśmy tu chcieli parę rzeczy z nim poustalać, porozmawiać i przede wszystkim on tylko jedyny wie, jak sprzęt wyłączyć, nie? Mamy nadzieję, że macie miłe wspomnienia z Simpsonami. Dajcie znać, co myślicie o tym modelu, generalnie co myślicie o Simpsonach, jak one wyglądały w porównaniu do naszych polskich motorowerów.
I no dajcie znać, no mam nadzieję, że wam się i myślę, że możemy zrobić taki mały challenge. Poszukujemy właścicieli Simpsonów SD50 Albatros w Polsce, którzy mają taki sprzęt, żeby się pochwalili na łamach kanału, że mamy, pokazali zdjęcie, podali na przykład, który kolejny numer winu mamy. Może kiedyś, Tomek, wymyślisz, żeby zrobić jakiś zlot pod muzeum, jak już będzie otwarte, właśnie Simpsonów Albatros. I to może być największy zlot na świecie Simpsonów Albatros. Myślę, że w Niemczech mają takie zloty, wiesz? Znaczy oni generalnie... Ale mówię o Albatrosie, zrobić typowo Grzesiu, w tym zrobimy. Modelu. Zrobimy, nam dwa razy, nie trzeba powtarzać. To by był fajny challenge. Jeśli ktoś ma, to naprawdę piszcie w komentarzach, bo mocno mnie interesuje cały czas w dalszym ciągu historia, żeby się dowiedzieć w końcu, ile tego mogło być wyprodukowane. Nie przewiduję, że więcej jak 500 sztuk, bo popytu już w tamtych 90-tych latach na to nie było, bo już był szeroki dostęp motoryzacji zachodniej. To już nie było wymyślania, co by zrobić. To po prostu było po to chyba zrobione, że były magazyny przepełnione częściami i po prostu trzeba było to w jakiś sposób wykorzystać. Powstała taka myśl techniczna, ktoś zaprojektował ten wózek, tę ramę do niego i... A teraz widzę, wiesz, tutaj pod tą naklejką jest taki napis Zardos, nie? Tak, to jest firma, która produkowała kufer. No dobra, ale ta firma robi też zawodowe, chłodnie, niechłodnie, dużo takich rzeczy robi, ale nie ogólnie. A to nie wiem, nigdy się tym nie interesowałem. Ta firma jest bardzo znana, ale no mówię, no jeżeli, słuchajcie, jeżeli wiecie... Tu też ten napis widać z tej strony, zobacz, o. A, Zagres, no, o. Zarges, sorry. Firma Zarges. No to tyle, żegnamy się, słuchajcie. Fajnie, dzięki. Miłego oglądania wam życzę, pozdrawiamy. Dziękujemy Grzesiu za kolejny eksponat. No generalnie u nas Simpsonów będzie około kilkunastu, nie wiem, może 12, 13, musimy je wszystkie razem zebrać. Mamy też skutera fabrycznowego, który ma przejane 3 km, więc mamy też szwalbę, dwie sztuki szwalbę, też fabrycznowe. Tak, to będzie. Ma 60 km, a i mamy jeszcze Simpsona Duo, który jest fabrycznowy, inwalidzki, tak? O. Ma przejechane 91 km. To też ciekawy, widzisz. Simpsona SR2, SR1 pewnie macie też, nie? Tak, tak. No ale ten Duo to, no, Duo to jest bardzo znany u nas w Polsce. Tak. Dużo osób niepełnosprawnych jeździło takimi Simpsonami, więc... Tutaj... Dużo zamiast zwykłego motocykla, motoroweru chciało mieć Duo, bo jednak była kabina, która chroniła tak samo jak Java, Velorex, nie? To człowiek był osłonięty, mógł w deszczu gdzieś pojechać, nie? No i tak, no dobra, no to słuchajcie, no to nagramy jeszcze odcinek o Simpsonie naszym Duo, który jest fabrycznowy. Wyciągniemy go, odpalimy, przejedziemy się, no i co, pozdrawiamy. Pozdrawiamy.